Cześć, witajcie. Po długim, długim okresie czasu stwierdziłam, że przyszła taka aura, taka pogoda, że w końcu usiądę i nakręcę trzecie i ostatnie w 2020 roku Q&A, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi. Natomiast tym razem odpowiem na najgorsze i najbardziej tendencyjne pytania, jakie otrzymałam na Instagramie oraz na YouTubie. Mówi się, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Ja dziś udowodnię wam inaczej, ponieważ są takie pytania, które nigdy, przenigdy, szczególnie w dzisiejszym świecie, którym przyszło nam żyć, nie powinny być zadane. Przykładem takiego pytania, które dość często powiela się zarówno w komentarzach pod moimi filmami na YouTubie, jak i w mojej skrzynce DM, na przykład na Instagramie, jest bardzo denerwujące, irytujące pytanie. Pytanie, które nigdy nie powinno tak naprawdę być zadane. A mianowicie, dlaczego nie urodziłaś greckiego dziecka? Lub dlaczego nie masz greckiego dziecka ze swoim greckim mężem? Czy też dlaczego nie postanowiłaś po raz drugi zostać matką? Po pierwsze, tak jak wspomniałam wcześniej, takie pytania nie powinny być zadawane nigdy i nikomu. Żyjemy w takich czasach, moi drodzy, gdzie często w różnych właśnie sytuacjach zostanie rodzicem, czy też zaplanowanie rodzicielstwa, czy też samo już posiadanie dziecka jest bardzo trudne, w niektórych sytuacjach niewykonalne. Więc bacząc na delikatność tego tematu, również na sytuację odwrotną, może są ku temu jakieś powody osobiste, dla których dany rodzic, dana kobieta, mężczyzna, rodzina nie chcą zdecydować się na dziecko, są to powody osobiste, do których tak naprawdę nie powinno się dociekać, o które nie powinno się pytać. I nie mówię to tylko i wyłącznie pod swoim adresem, że takie pytania nigdy nie powinny być zadawane. Nie tylko pod moim adresem, ale nie pytajcie o takie rzeczy nikogo, ze względu na to, że prawdopodobnie w 99% nie macie bladego pojęcia, jaka sytuacja stoi za takimi decyzjami. A jeżeli chodzi o mnie, to wybór niezostania matką był moim świadomym, absolutnie świadomym wyborem. Ja już w sumie wcześniej, po urodzeniu mojej córki, lata temu, podjęłam takową decyzję, że drugiego dziecka posiadać nie będę. I tak właśnie jest. I nikomu do tego nic kompletnie, absolutnie. Także ci, którzy tak usilnie usiłują wyciągnąć ode mnie, dlaczego nie urodziłam greckiego dziecka greckiemu mężowi, proszę, przestańcie, bo to nie jest wasza sprawa. Kolejnym pytaniem, które również powiela się dość często, jest pytanie dotyczące mojej rodziny. Mówisz, że jesteś matką i żoną, a nie pokazujesz dziecka i męża na filmikach. Rodziny z Krety też nie pokazujesz, a szkoda, bo to dodałoby ci wiarygodności. Dodałoby mi to wiarygodności w jakim sensie? Słuchajcie, ja mam bardzo empatyczne podejście do innych ludzi. Bardzo empatyczne podejście. Ja wiem, że może często, gęsto na to nie wygląda, ale ja naprawdę mam ogromne pokłady empatii w sobie. W życiu nie przyszłoby mi przez myśl, żeby ładować się z kamerą, z telefonem i kręcić reality show z mojego życia, pokazywać moje dziecko, pokazywać, nie wiem, co się dzieje u moich teściów. Jeżeli mam na to ochotę, to czasem wstawię do filmów jakieś wstawki, gdzie możecie zobaczyć na przykład moje dziecko z daleka na kajaku, czy też mojego męża, który nurkuje, czy też moich teściów, kiedy jesteśmy na przykład u nich na wsi i coś robimy. Wstawiam takie wstawki, ale w życiu nie zdecyduję się na to, żeby filmować tak zwane reality show tylko i wyłącznie po to, aby dostarczać komuś rozrywki. I to tak naprawdę rozrywki z takim wielkim znakiem zapytania nad tym słowem rozrywka. Bo co to za rozrywka, przepraszam? Oglądanie ludzi z innej części świata tylko i wyłącznie dlatego, że są z innej części świata i mają, okej, jakąś inną kulturę, inną tradycję, to jest moja rodzina.
to jest moja prywatna sprawa. Jeżeli chcę pokazać coś na filmach, to to pokażę. Natomiast nigdy w życiu nie będę się ładować z kamerą w twarz moich teściów, w twarz mojego męża oraz w twarz mojego dziecka, czy też do talerzy igarów na przykład mojej teściowej oraz talerzy na stole, kiedy na przykład jemy wspólnie obiad. Miejmy jeszcze w tym dziwnym świecie, w którym tak naprawdę pokazuje się i obnaża absolutnie wszystko, jakieś, nie wiem, resztki szacunku do prywatności, do tego, co tak naprawdę przeżywa się na co dzień w gronie rodziny. Słuchajcie, to nie są rzeczy na pokaz, przynajmniej dla mnie. To jest moje prywatne życie i wiarygodność, jakiej wiarygodności miałoby mi to nadać, bo nie rozumiem w ogóle tego stwierdzenia. Ja pokazuję Kretę. Pokazuję Kretę moimi oczami, pokazuję Wam miejsca na Krecie, do których ja docieram i co do tego ma twarz mojego dziecka, moja teściowa, czy też, nie wiem, mój mąż. Kompletnie, nie wiem, nie rozumiem tego. Czy możecie szanować to, że twórca, który tworzy coś dla Was w social mediach, czy też w internecie, czy też właśnie na YouTubie, pokazuje to, co chce pokazywać? Czy my już po prostu musimy się ogołocić absolutnie z wszystkiego, żeby wywoływać kontrowersje i żeby zdobywać jakąś, nie wiem, większą oglądalność, a przy tym popularność? Mi na tym nie zależy. Więc bardzo proszę te osoby, które piszą takie rzeczy, stop it. A jeżeli chodzi stricte o moje dziecko, to nie pokazywanie mojego dziecka w social mediach, nie pokazywanie mojego dziecka na YouTubie, to jest przede wszystkim wybór mojego dziecka. Moje dziecko nawet na swoich social mediach bardzo rzadko pokazuje swoją twarz i to jest jej wybór i ma do tego prawo. Także nie. Jeżeli oczekujecie, że będę kręcić kreteńskie reality show, niedoczekanie. Kolejnym bardzo tendencyjnym i bardzo płytkim pytaniem, które dość często pojawia się w komentarzach pod moimi filmami na YouTubie, rzadziej w wiadomościach prywatnych, ale w komentarzach pod filmami już tak. Jest pytanie na temat tego, dlaczego ja wyszłam za Greka. Pytania typu, Grek jest lepszy od Polaka? Plus komentarze typu, Grecy to babiarze, Grecy zdradzają swoje żony, Grecy mają małe, ale za to mają duże brzuchy. Takie komentarze zazwyczaj pojawiają się z kont, które mają męskie niki, czyli męskie nazwy. I nie wiem, czy jest to jakiegoś swego rodzaju przejaw kompleksu? Nie wiem, skąd to się bierze. Ci, którzy oglądają mnie od bardzo dawna, wiedzą, że jest mi bardzo daleko do generalizowania, nawet pod kątem narodowościowym. Bardzo daleko przede wszystkim do generalizowania pod kątem jakiś przywar, jeżeli chodzi właśnie o typowe narodowości, czy też generalizowania pod kątem i oceniania pod kątem wyglądu. Ja jestem bardzo daleka od tego. Nie robię takich rzeczy, a osoby, które boli to, że tak ja, kobieta, która urodziła się w Polsce, zdecydowała się na małżeństwo z Grekiem, czyli jakby na to nie patrzeć, no, z obcokrajowcem, tak? Z kimś z innego kraju, nie z Polakiem wywodzącym się z tej samej kultury, religii prawdopodobnie. To tym, których tak bardzo to boli, to chciałam powiedzieć, że przed Grekiem był Cypryjczyk, był Hiszpan, był Włoch, był Anglik, i było kilku Polaków. Także z tej całej mieszanki kulturowo-narodowościowej, męskiej, zdecydowałam się na Greka. I uwierzcie mi, strzeliłam w dziesiątkę, bo takiego faceta, jakim jest mój mąż, nie spotkałabym prawdopodobnie nigdzie indziej na całym świecie. I gdyby tak nie było, to pewnie nadal bym szukała szczęścia. Czy to w Polsce, czy w innym zakątku świata. Jeszcze parę lat temu nie przypuszczałam, że w XXI wieku, w XX, tak, ktoś będzie miał problem z tym, że na planecie, na której żyje, mają miejsce małżeństwa mieszane z różnych narodowości. Już pomijam, że związki partnerskie, tak, ludzi z tej samej płci, bo to nadal przecież niektórym mózg rozwala, że coś takiego, prawda, w ogóle istnieje. Hello, wake up.
No ale jeszcze, że przepraszam, ale przeszkadzają ludziom związki właśnie tak zwane mieszane między dwiema narodowościami? Współczuję tym ludziom, którzy mają taki, a nie inny światopogląd i takie ogromne klepki na oczach. Naprawdę, pozdro. Wyjdźcie do ludzi, wyjedźcie gdzieś poza granicę Polski i przestańcie mierzyć te swoje ptaszki linijkami przed lustrem. Bo to naprawdę nie ma znaczenia. Peace. Inne wiadomości, inne pytania również dotyczące mojego życia prywatnego otrzymuję, ale te, które właśnie wymieniłam i na które odpowiedziałam, są takie najbardziej powielające się, płytkie i które nigdy nie powinny pokazywać się w żadnej skrzynce wiadomości ani w żadnych komentarzach na YouTubie pod treściami jakichkolwiek w ogóle autorów. Także ludzie, ogarnijcie się. Natomiast przechodząc teraz do pytań tak zwanych, nie jestem trip advisorem. Kochani, ja dostaję tak niesamowitą ilość pytań o polecenie hotelu, o polecenie jakiejś wyspy w ogóle, jako kierunku wakacyjnego, o polecenie regionu na Krecie. Tak jakby cała ta twórczość, moja twórczość, no okej, cała ta moja produkcja vlogowa na YouTubie, tak jak ona by w ogóle nie istniała. To jest tak, że człowiek nie potrafi przeczytać tytułu, nie potrafi obejrzeć filmu, tylko musi napisać wiadomość, bo wydaje mu się, że coś dostanie podane na tacy. Takich wiadomości, jak ta, którą właśnie Wam przeczytam, ja dostaję dziesiątki dziennie. Wyobrażacie sobie? Dziesiątki dziennie? I teraz ja, scrollując przez te wszystkie wiadomości, bo mimo to, że naprawdę mam przeładowany dzień, to nadal staram się sukcesywnie odpisywać na wiadomości. Takie, na które warto odpisać. Gdzie ktoś naprawdę potrzebuje pomocy, ktoś naprawdę potrzebuje rady. Więc ja przez te wszystkie wiadomości muszę przeskrolować, aby dotrzeć do tych naprawdę wartościowych. Jakie to są wiadomości? Już Wam przeczytam. Witaj, oglądałam ostatnio Twoje filmiki z zachodniej Krety i postanowiłam polecieć tam na urlop w maju. Czy mogłabyś polecić mi jakiś hotel w dobrym standardzie w Hani? All inclusive. I bardzo bym prosiła, emoji z serduszkami, i jakieś fajne miejsca do zobaczenia tam, tylko żeby nie było trzeba, żeby nie trzeba bardzo długo dojeżdżać. Wiesz, jakie biura oferują wyjazd na Santorini po polsku? I jeszcze jaka będzie pogoda w maju? Będzie się można kąpać w basenie i w morzu? Będzie wtedy tak pusto w tych miejscach jak na filmach? W sklepach tam kupię arbuzy? Czy trzeba jechać na farmę i tam kupić? Dziesiątki takich wiadomości dziennie. Czy ja mam stworzyć odpowiedź copy-paste i odpowiadać, czy po prostu z automatu stworzyć listę tendencyjnych pytań i włożyć ją w odpowiedzi automatycznej do każdej wiadomości, którą otrzymuję? Kochani, tego się nie da przemielić i nie da się tego przytrawić. Przecież po pierwsze, mój content, jeżeli ktoś ogląda moje filmy, wie, że absolutnie nie opiera się na hotelach all inclusive. Wszystkie miejsca noclegowe, jakie ja polecam, to są małe pensjonaty prywatne, małe prywatne hotele albo jakieś Airbnb od prywatnych właścicieli. Byłam raz w hotelu all inclusive, z którego jest film na kanale, z pięciogwiazdkowego hotelu Calistone w Hani. Idźcie, obejrzyjcie, może się Wam podoba. To sobie zabukujecie wakacje. To był bardzo sarkastyczny film i ci, którzy znają mój humor, rozumieli przekaz tego filmu. Natomiast nie jestem trip advisorem, nie jestem Google's review i kochani, ja nie odpowiadam na takie pytania. Nie polecę Wam żadnego hotelu, ponieważ ja w hotelach takich nie przebywam. W resortach turystycznych, w resortach all inclusive. Nie przebywam w takich hotelach. Jeżeli chodzi o wyjazd na Santorini po polsku, przede wszystkim na Santorini nie da się dojechać, można dopłynąć. To tak, jeżeli chodzi o szczegół. Po polsku pewnie są biura turystyczne, które wysyłają gości, klientów z jakimś polskim przewodnikiem czy też z polskim pilotem.
pytajcie, szukajcie w Google. Znajdziecie na pewno jakieś fajne propozycje. Jeżeli chodzi o miejsca, które warto zobaczyć, ale tak, żeby nie trzeba było długo dojeżdżać, no to po co ja kręcę te filmy na YouTubie? No chyba po to, żebyście zobaczyli, jakie to są miejsca, na jakiej części wyspy one się znajdują. Posłuchajcie, na kanale Vlog Kreta ja stworzyłam nawet playlisty, które są podzielone na 4 części wyspy. Na część środkową, na część zachodnią, na część wschodnią i na część południową. Ba! Podzieliłam nawet playlisty z filmami na 4 pory roku. Lato, wiosna, jesień, zima, żebyście zobaczyli, jak w danej porze roku, o danej porze roku wygląda dana miejscowość, co można w danej porze roku robić tutaj na Krecie. To wszystko jest, wystarczy wejść na kanał, kliknąć i obejrzeć. I zrobić sobie jakiś research i swoje rozeznanie. Tak, kolejne pytanie, które po prostu mnie zabija i ja pytania z tymi treściami, z tą treścią, to ja właściwie wywalam z automatu. Po prostu przesuwam, delete, nie ma. Jaka będzie pogoda w maju? A jaka będzie we wrześniu? Jaka będzie w drugiej połowie czerwca do 15 października? A skąd ja mam wiedzieć? Czy ja jestem pogodynką? Czy ja jestem, nie wiem, stacją meteorologiczną? Kochani, powtarzałam 250 tysięcy razy. To jest wyspa. Na wyspie pogoda czasem zmienia się 3-4 razy dziennie. I to tyle w temacie. Nie odpowiadam na pytania związane z pogodą. Ostatnie, takie pytania, na które też nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, typu czy w sklepach kupię tam arbuzy, czy trzeba jechać na farmę i tam kupić? My mamy sklepy. Naprawdę. Kreta może jest mniej cywilizowana niż kraje, z których przylatujecie, ale my mamy arbuzy w sklepach, więc możecie po prostu przejść do warzywniaka, do supermarketu, kupicie ćwiartkę, połówkę całego arbuza. Farmy? Znaczy plantacje. Oczywiście, że są, no ale good luck, jeżeli będziecie jechać i szukać plantacji arbuzów podczas waszych urlopów i będziecie się targować, nie wiem, z właścicielem, czy też będziecie usiłowali zakupić od niego z pierwszej ręki połowę arbuza. Good luck. No i oczywiście te dziwne pytania, bo to też zaczęło się, słuchajcie, powielać. Czy tam będzie tak pusto, jak ty pokazujesz na filmach? Jeżeli chodzi o tą serię 3 filmów z zachodniej Krety, którą kręciłam w czerwcu, no ja rozumiem, że bardzo byście też chcieli zobaczyć puste Balos, pustą Falasarnę, ale kochani, zdajecie sobie sprawę z tego, że ja to kręciłam właściwie jeszcze w czasie pierwszego lockdownu, zanim sezon turystyczny tutaj na Krecie się rozpoczął, więc chyba logiczne jest, prawda, że jeżeli wszystko wróci do normy w przyszłym roku i ktoś tutaj przyjedzie w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i sezon turystyczny będzie działał normalnie, no to te miejsca najbardziej popularne, które zobaczyliście na tych filmach właśnie z zachodniej Krety, no to one nie będą takie puste. Ja też takie rzeczy muszę tłumaczyć, że te miejsca były takie puste ze względu na to, że wtedy był lockdown w Grecji przed sezonem turystycznym? No to nie. Jeżeli chodzi o tę odpowiedź, to nie. Prawdopodobnie, jeżeli przyjedziecie tutaj w takich szczytowych miesiącach sezonu turystycznego, to nie. Te miejsca nie będą takie puste. Zdarzają się w tej samej kategorii, czyli kategorii TripAdvisor, takie pytania, które są już bardzo szczegółowe. Na przykład takie jak to. Doradzisz nam, czy lepiej wybrać hotel Porto Retimno, czy Iberostar Panorama? Może lepiej inna część wyspy? Jest jakiś dobry all na południu? Kolejne pytanie z czapy. To jest tak, jak ja bym mieszkała tutaj i ja się, słuchajcie, zastanawiam, czy ci ludzie, którzy oglądają mój content na YouTubie, czy też śledzą mnie na Instagramie, czy też może fanpage na Facebooku, czy oni sobie myślą, że ja skoro tutaj mieszkam na Krecie, to ja, nie wiem, z tygodnia na tydzień przemieszczam się między kurortami turystycznymi i ja mieszkam w tych hotelach? Że ja mam takie rozeznanie, że ja nic innego nie robię, tak? Nie mam zajęć, tylko po prostu leżę tutaj i pachnę w tych kurortach i 5-gwiazdkowych i 4-gwiazdkowych hotelach all inclusive? To już do takich pytań dochodzi? Czy ja jestem w stanie polecić ten hotel, a może ten hotel jest lepszy, a może jakiś all na południu wyspy? Do tych, którzy chcą jechać na all inclusive na południe wyspy, nie róbcie tego.
zmieńcie kierunek. Na południu wyspy, najbardziej jeszcze takim dzikim zakątku Krety, tych all-inclusive'ów nam nie potrzeba. Jest kilka, owszem, ale jeżeli jesteście tacy zainteresowani, to weźcie sobie Google, otwórzcie i wyszukajcie. Albo TripAdvisor. Vlog Kreta nie jest TripAdvisorem. Kategoria pytania zwierzęta. Przeczytam pytanie. Witam. Czy na Krecie jeździ się na osłach? Chciałbym pojeździć na osłach, bo już jeździłem na słoniach i wielbłądach, ale na osłach jeszcze nie. Jak tak, to gdzie? Dzięki. Podejrzewam również, że osoba, która pisała tą wiadomość, nie jest zbyt rozeznana w kontencie vlogowym właśnie z mojego kanału, bo gdyby była, to by wiedziała, że ja jestem absolutnie przeciwna przejażdżkom na słoniach i na osłach. Wielbłądy, też nie lubię ich nadużywania, natomiast to jest inna, lekko inna sytuacja niż jeżeli chodzi właśnie o słonie, o których jest oddzielny film na kanale Vlog Kreta i o tym, dlaczego nie powinno jeździć się na słoniach. I również stworzyłam kilka obszernych postów na temat przejażdżek na osłach w Grecji ogólnie. Podejrzewam, że osoby, które mają problemy z mobilnością, tak, czyli nie wiem, osoby na przykład poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy też o kulach, czy też mają ogólnie jakieś fizyczne problemy z poruszaniem się, raczej nie wpadłyby na to, żeby jechać na ośle. Więc podejrzewam, że autor tego pytania jest osobnikiem zupełnie zdrowym, który posiada dwie zdrowe nogi, a skoro tak jest, to na tych nogach może chodzić. Więc wracając do tematu zwierząt, szczególnie właśnie tych kopytnych na Krecie, czy też na Santorini, czy też na Rodos, czy też na jakimkolwiek innym zakątku tej ziemi, nie róbcie tego. Macie nogi? Zróbcie sobie spacer. Te zwierzęta, które są tutaj w Grecji, są bardzo często niestety bardzo negatywnie wykorzystywane przez swoich właścicieli, ale również przez turystów, którzy przyjeżdżają, przylatują tutaj do Grecji, na Kretę, na Rodos, na Santorini i właśnie tym przejażdżkom na osłach się oddają. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, o czym mówię, to ja wkleję tutaj takie zdjęcie, dość wymowne, a resztę dopowiedzcie sobie sami. Nie będę przedłużać tego filmu, natomiast jeżeli mielibyście ochotę jeszcze kiedyś pośmiać się z treści, które Asia otrzymuje na swoich social mediach, bądź też tutaj właśnie w komentarzach na kanale Vlog Kreta, dajcie znać, dajcie łapkę w górę, a ja przemyślę, czy zbierać te komentarze i odpowiadać tak publicznie, ku uciesze i rozrywce, tak żebyśmy się po prostu pośmiali, czy też po prostu mam je wywalać od razu. Do zobaczenia. Zostawiam Was, mam nadzieję, z nieco lepszym humorem, bo to absolutnie nie miało być nic złośliwego. Ja takie rzeczy robię tylko i wyłącznie ku radości, bo śmiech to zdrowie. Pozdrawiam wszystkich moich kochanych widzów, patronów i nawet tych autorów, których pytania przeczytałam właśnie dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.